Witajcie, witajcie. Miałem dzisiaj przygotowany inny odcinek, aczkolwiek naszła mnie taka nostalgia, ponieważ pogrzebałem troszeczkę w statystykach. Pamiętacie, kto pamięta te odcinki z 17 marca 2020, 16, 15, 12, o proszę, jak tutaj nagrywałem często. 3 lata temu odcinki, rozwój, spowolnienie, tutaj było... Pierwsze 10 tysięcy przychodów 105 dni, kolejne tam 10 tysięcy przychodów 40 dni. Takie to były podsumowanie, przychód za luty, straciłem status super sprzedawcy. To były po prostu piękne czasy tego rozwoju. No i są te odcinki na kanale i praktycznie jestem tutaj od samego początku, więc jesteście tutaj... Wiele osób też jest tutaj od samego początku, no i jesteście tak jakby obserwatorami tego wszystkiego, co robię. Różnie to robię, różnie nagrywam te odcinki, bo czasami praca gdzieś tam mnie pochłonie. I w związku z tym chciałbym Wam teraz pokazać troszeczkę statystyki, odpowiedzieć na kilka takich jakichś nurtujących pytań, no bo gdzieś tam troszeczkę po moim powrocie wylało się trochę hejtu, troszeczkę konstruktywnej krytyki. No i ja tak w danym momencie... Jak usiadłem, no to wiecie, tak wziąłem to gdzieś tam do siebie, no co chwilę zmieniasz zdanie, co chwilę robisz coś nowego, rozwijasz Allegro, nie rozwijasz Allegro, ale i to tak w tym jednym momencie ja to po prostu wziąłem do siebie, ale biorąc pod uwagę cały okres, czyli cały gdzieś tam rok, no to wnioski z tego wszystkiego są zupełnie inne i teraz Wam o tym opowiem i Wam pokażę i odpowiem na te kilka pytań. Widzicie teraz statystykę tylko i wyłącznie z Baselinkera, czyli wszystkie zamówienia, które zostały wygenerowane w sklepie internetowym, przez dropshippingowców, przez Allegro, wygenerowały w ciągu 365 dni, bo to jest cały rok, od 1 stycznia do grudnia, tak, do końca grudnia, do 31 grudnia, wygenerowały ponad 4 miliony złotych przychodu. 4 miliony złotych to jest wartość produktów, to jest 4 miliony 200 tysięcy, 86 tysięcy to jest koszt wysyłek. I to są tylko i wyłącznie zamówienia, które gdzieś tam wpadły. Jeszcze poza tym było bardzo dużo takich zamówień, wiecie, paletowych, hurtowych, gdzie po prostu od razu wystawiałem fakturę i tak jakby te dane tutaj gdzieś nie są tutaj zawarte. No i tutaj widać pięknie, ile zostało w styczniu, w lutym, w marcu, a tutaj... Tak jakby jeszcze za luty, tutaj sprzedaż spadła. Idealnie tutaj widać, jak sprzedaż spadła w wakacje, czyli od 1 kwietnia, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. To się wszystko trzymało w okolicy 200 tysięcy, więc te przychody były bardzo, bardzo, bardzo malutkie. No i gdzieś tutaj można sobie pomyśleć, że się utrzymuje tych pracowników, powiedzmy 5. No i tych 5 wystarcza, nie? No to 5 przyjmie zamówienie, spakuje, rozłoży. Przyjmie, spakuje, rozłoży. I przez te 5 miesięcy, powiedzmy 6, tutaj tak się życie toczy. Aż nagle przychodzi 1 września, no i 1 zaczyna tutaj ta niebieska linia, czyli wartość zamówień iść do góry. 1 października, no i 1 listopada, czyli praktycznie za listopad, tutaj jest podsumowanie, to było prawie 800 tysięcy złotych przychodu za listopad. W grudniu już tutaj troszeczkę mniej, także... Czterokrotnie można powiedzieć, że wzrosła sprzedaż, no i trzeba było sobie z tym poradzić. Dlatego też na te 2 miesiące tutaj te ogromne zniknąłem, no bo jak mamy 4 miliony 300 tysięcy przychodu przez cały rok, a tutaj gdzieś tam 800 tysięcy zostało osiągnięte, tutaj prawie, no tutaj 400 tysięcy, tutaj 800, tutaj 500, czyli 2 miliony tak naprawdę zostało zrobione w ciągu trzech ostatnich miesięcy, nie? Czyli grudzień, październik i listopad. W tych miesiącach zostało zrobione 3... Ile mówię? No dużo zostało... Ile jeszcze raz? 800 tysięcy plus 500... No trochę zostało zrobione, tak? Tego przychodu. No i tutaj widać wszystko po prostu czarno na białym, jak wygląda moja sprzedaż. No i ten rok chcę zrobić dwukrotność tego. Czyli przychód zwiększyć dwukrotnie. Zaraz zapytacie o zyski. Zaraz zapytacie, o ile z tego tak naprawdę jest pieniędzy. No to ja Wam odpowiadam już i mówię cały czas tak samo. Nie ma z tego żadnych pieniędzy. Tak naprawdę nic nie zarobiłem.
bo wszystkie pieniądze, które były gdzieś tam zarobione, były inwestowane w towar. Wszystkie pieniądze, o właśnie, to będzie widać tak naprawdę na rozliczeniu rocznym, no bo inwentaryzacja powiedzmy w tamtym roku 31 grudnia wynosiła, nie wiem, 100 tysięcy złotych w towarze, a 31 grudnia 2022 roku, no to wynosiła powiedzmy milion. No to tutaj można określić, ile tak naprawdę się zwiększyło. No ale zainwestowałem też w maszyny, zainwestowałem też w rozbudowę, zainwestowałem gdzieś tam w magazyny, zainwestowałem teraz w powierzchnie biurowe. Wszystkie pieniądze, ja potrzebuję tylko na życie. Ja wyciągam z firmy tylko i wyłącznie na życie, na życie, na życie. Od tego pieniędzy, które wyciągam na życie, płacę podatek dochodowy, a całą resztę reinwestuję. Przez cały czas wszystko w 100% reinwestuję. No bo ja nie potrzebuję więcej pieniędzy. No bo ja dom mam, samochód mam, na życie mam. Więc wyciągam sobie, i to jest strategia, którą ja stosuję od ilu lat? Od 3 lat o tym mówię? Czy od 4 lat? Cały czas jak nagrywam, no to cały czas jest reinwestycja. Ja mam całusieńki czas puste konto. Jakbyście przyszli dzisiaj mnie tutaj milionera okraść, 4 miliony 313, powiedzmy 5 milionów miał przychodu, o Jezu, milioner. Przyjdziecie do mnie i idziemy do bankomatu, a ja mam na koncie 212 zł mam teraz na koncie firmowym. Co prawda, jutro będę miał na przykład 10 tysięcy albo 15 tysięcy już na koncie, ale ja to od razu wydam na towar. Jak wydam na towar bieżący, jak będę miał pełen magazyn, no to dodam nowe towary. Albo zainwestuję, albo odłożę sobie, nie wiem, 3 dni nic nie kupię i po prostu kupię gdzieś tam jakąś maszynę, albo zainwestuję w coś innego. Oczywiście ja to tak mówię, bo teraz przychody są tam znacznie, znacznie mniejsze i tak naprawdę wszystko jest w towarze gdzieś tam. Towar jest ubezpieczony, więc ja się tak naprawdę nie martwię, że się coś z nim stanie, a towar zawsze można sprzedać, pracowników można zwolnić i wtedy tak naprawdę, powiedzmy, jak już będzie taki wielki kryzys, będzie się płaciło podatek dochodowy od tych wszystkich towarów, które ja po prostu będę na bieżąco sprzedawał. No to wtedy będę musiał płacić podatki, wtedy będę miał mój rzeczywisty zysk, powiedzmy, kosztów nie będzie, będzie tylko zysk, 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 zysk. W ten sposób. I tak po prostu buduję moją firmę i teraz wszystkie moje, i te właśnie te komentarze, które gdzieś tam mówią, że raz robisz to, raz robisz tamto, raz gadasz o tym, raz gadasz o tamtym, raz rozwijasz Allegro, raz nie rozwijasz, raz rozwijasz sklep, raz rozwijasz markę, raz rozwijasz hurtownię. Koniec końców w pewnym momencie, jak człowiek rzeczywiście usiądzie i obejrzy odcinek, no to sobie pomyśli, no, no debil. Cały czas gada coś innego i ja stąd idę stąd w pizdu, bo raz gada, że rozwija konto na Allegro, raz mówi, że odchodzi z Allegro, raz mówi, że nie odchodzi. Aczkolwiek to się wszystko zmienia. Tak jak widzicie, z miesiąca na miesiąc sytuacja się zmienia. Towarów różnych brakuje. Gdzieś tam pojawiają się nowe okazje. Pojawiają się nowe jakieś możliwości i cały czas to się u mnie zmienia, bo cały czas człowiek poznaje. Cały czas człowiek poznaje Allegro. Ja widzę, do czego teraz Allegro dąży. Allegro dąży, żeby tych wszystkich słabych gdzieś tam wyeliminować. I żeby zostały tylko te grube ryby i to się ziści za rok, za 2, za 3, za 4, za 5, że ci wszyscy mali przedsiębiorcy, którzy teraz gdzieś tam pakują paczki sami i mogą zaniżyć cenę na przykład, oni znikną. Oni znikną na poczet tych większych, no bo każdy mały będzie się bał wejść, no bo te molochy gdzieś tam go, te wielkie firmy gdzieś tam będą go w danym temacie gdzieś tam go po prostu zmiażdżą. No tak mówiąc, oczywiście każdy sobie poradzi, bo handel jest piękny i zawsze sobie można poradzić, ale będzie znacznie trudniej. Cały czas jest trudniej. Wspominałem teraz ostatnio, jak pakowałem paczki 10 lat temu, 12 lat temu, naklejki na paznokcie, co jeszcze były te Allegro, że się samemu szablony tam wrzucało. No to była zupełnie, to była wolna Amerykanka ze wszystkim, a teraz jest. Teraz jest po prostu jakość sprzedaży, trzeba mieć na każdy produkt EAN, po prostu wszystko jest zweryfikowane, wszystko jest sprawdzane i jest coraz trudniej, więc każdemu jest coraz trudniej, tym bardziej jak nie ma doświadczenia wejść. I to będzie w ten sposób, więc jak człowiek już sobie radzi, wie jak działa mniej więcej algorytm, wie na co zwrócić uwagę, no to jednak mimo tego, że Allegro jest jakie jest, no to na tym Allegro zostanie. Tym bardziej, że alternatywa teraz gdzieś tam. No, wiecie, co się stało z alternatywą, zniknęła. No i teraz te osoby, które gdzieś tam oglądają dany odcinek, niech się zawsze może wrócą do tego po prostu tutaj odcinka i ja zawsze będę tutaj teraz przekierowywał, no bo tutaj widzimy teraz moje wszystkie decyzje, które były gdzieś tam według Was złe, czy które były, że raz robię to, raz robię tamto, no to tutaj ten wykres pokazuje wartość zamówień.
z całego roku, czyli pokazuje całą moją strategię, że to po prostu ma ręce i nogi. I teraz myślę sobie, że idzie ten wykres i wykres w tym roku będzie identyczny, będzie tak samo szedł. Będzie w styczniu taka sprzedaż, w lutym taka, w marcu taka, tylko żeby tą niebieską kropeczkę przesunąć powiedzmy z 400 tysięcy na 800 tysięcy, z 800 tysięcy na 1 600 tysięcy. No i do tego po prostu ja sobie teraz dążę wszystkimi moimi gdzieś tam ruchami, które robię, żeby po prostu zwiększać obroty i tu nadal nie będzie zysków, aż w pewnym momencie dotrę do ściany, aż w pewnym momencie zacznę to wszystko dopieszczać, aż w pewnym momencie zacznę te wszystkie towary, które sprzedaję teraz sam, albo zacznę sam produkować, albo zacznę sam importować, no bo ja już teraz tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy dwa, no po prostu jest nowy rok, tak, i ja na dzień dzisiejszy mam tak jakby mam, nie wiem czy mam, no mam cztery firmy, czyli gdzieś tam mam jedną firmę, która jest moją firmą, działalnością główną i gdzieś tam są jakieś firmy poboczne, które już zajmują się produkcją danych rzeczy, czy importem danych rzeczy, po prostu rozwijam się w ten sposób, że tworzę gdzieś tam spółkę, potem rozwijam ją niewielkim wkładem czasowym i wtedy albo tą spółkę sprzedam, albo ona idealnie gdzieś tam będzie uzupełniała mój biznes. I jeszcze sobie cały czas myślę, jak to wszystko rozwiązać, no bo są CIT-y estońskie, są jakieś spółki, różne są po prostu możliwości, różne są podatki i to wszystko koniec końców też ja zepnę w całość. Na razie robię to już drobnymi krokami, przestaję robić tak na wariata. Znaczy teraz nadal robię na wariata, ale już robię na wariata, ale trzymam się ram, czyli wszystko już się pomału zaczęło uzupełniać, gdzie są tylko jakieś luki i po prostu te luki ja sobie albo na nie pozwalam, albo te luki wypełniam i w koniec końców to wszystko się zepnie tak, że nie będę musiał tyle pracować. Nie będę, tak jak wczoraj mi napisaliście komentarz, że jestem pracocholikiem. Wczoraj był akurat dzień, w którym musiałem przepracować 16 godzin, ponieważ nie miałem jeszcze przygotowanych do końca dokumentów do księgowej. Trzeba było to zrobić. Miałem zaplanowane spotkania dwa. Musiałem to zrobić. Plus musiałem odebrać jakiś tam produkt. Plus musiałem wystawić faktury, bo tam ważne faktury na mnie po prostu czekały do wystawienia. I po prostu ten dzień musiał tak wyglądać. Musiał tak wyglądać. Większość z tych rzeczy mógłbym oddelegować i deleguję już coraz więcej, żebym mógł sobie prowadzić ten kanał na YouTubie, żebym mógł się rozwijać gdzieś tam w jakiś innych kierunkach, no i przede wszystkim, żeby troszeczkę już zacząć odpoczywać, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować beze mnie, nie? I jest na to taki plan i to wszystko zaczyna się gdzieś tam ziścić, no bo jak jeszcze te spółki zaczną gdzieś tam przynosić jakieś zyski, no to co miesiąc będzie jakby dodatkowa wypłata, no to będę sobie może żył wtedy, no po prostu będę Was informował tak jakby na bieżąco. Dzisiaj chcę zrobić podsumowanie, już nie będę gdybał na temat firm czy nie firm i po prostu, o tak, się rozwijam. I jeszcze tam był komentarz jakiś, czy jestem królem sznurka. No to na dzień dzisiejszy nie jestem królem sznurka, no bo ja sprzedaję powiedzmy sznurków za 5 milionów sprzedałem, ale tam były też jakieś dodatki drewniane, czyli żaden ze mnie król sznurków, ja się tak zawsze śmieję. Pracowałem na stacji paliw, to też siebie okrzyknąłem szejkiem. Jak zacząłem sprzedawać sznurki, gdzie już sprzedawałem 100 sznurków czy 200, to już też gadałem, że jestem królem sznurków i że będę królem sznurków. Może kiedyś będę, ale to tak oczywiście zabawnie rzecz biorąc. Będę królem rękodzieła, o może tak, będę polskim królem rękodzieła, więc... Tak po prostu będzie, taki jest plan i wy będziecie tego wszystkiego świadkami, bo się spotkamy za 3 lata i miejmy nadzieję, że tutaj już nie będzie na przykład 4 miliony, tylko może będzie 40 milionów. No, biorąc pod uwagę rozwój, gdzie tam pokazałem wam na początku, jakie tam były wtedy fajne filmiki, gdzie się sprzedawało po 300-400 zł dziennie obrotu i człowiek był zadowolony. Wielu z Was jest na tym samym etapie, co ja. Ja nie jestem z żadnym doradcą. Też chciałbym opowiedzieć o tym, bo mnóstwo, czy doradzasz, czy... Nie wiem, jak co z tym zrobić, z tym doradzaniem, no bo ciężko jest mi coś polecić, jak... Znaczy inaczej, w ogóle nie polecam i nigdy nie polecałem różnych rzeczy związanych z tym, jak macie zainwestować, jak macie robić, bo każdy rynek jest inny, każda sytuacja jest inna, każdy mieszka gdzie indziej, więc ja się będę starał tak naprawdę robić jak najwięcej live'ów, żeby
żebyście mogli przyjść gdzieś tam, zadać pytanie i ja po prostu odpowiem do ogółu, co ja bym zrobił może jak ja bym to rozwiązał, żeby nie było żadnego doradztwa. Ja doradztwo mogę zrobić, kiedyś miałem kurs sprzedaży na Allegro, bardzo często pytacie, ale to było z rok czy 2 lata temu i wtedy po prostu na tamten moment wiem, że ten kurs był fajny i on śmigał, a teraz przez ostatnie 2 lata no nie mam czasu usiąść, bo to trzeba jednak poświęcić te 100-150 godzin, powiedzmy, żeby to usiąść, zrobić, sprawdzić, zweryfikować i nic takiego nie sprzedaję. Sprzedaję jedynie gdzieś tam kurs BaseLinkera, który wiem, że działa. No i to już o tym mówiłem też nie raz, ale ten kurs zrobiłem też rok temu, czy nawet dalej i po prostu musiałbym go rozwinąć, musiałbym go zaktualizować, już się umawiam z człowiekiem i w ten sposób. Dlatego no nie doradzam, nie robię kursów, nie, po prostu prowadzę dziennik pracy, o tak, w którym wy możecie uczestniczyć aktywnie i gdzieś tam mogę coś doradzić, ale tylko i wyłącznie, też to powtarzam, w formie zajawki, żeby włączyć gdzieś tam wasze myślenie, żebyście sobie inaczej na to wszystko spojrzeli. Ja oglądam jakiegoś. Wyświetliła mi się reklama. Przepraszam, jeżeli kogoś obrażę. Wyświetliła mi się obrama gościa, który siedzi gdzieś tam w jacuzzi. No i ogólnie. No i ogólnie. No, no to jest śmieszne dla mnie, w sensie śmieszne. Obejrzałem oczywiście tą reklamę i gdzieś tam ta reklama w jakiś sposób mnie troszeczkę rozbawiła, no ale mimo tego, że są różni ludzie, różni guru, różni gdzieś tam przedstawiciele MLM-ów czy jakichś innych, każdy gada coś mądrego, jeżeli wy potraficie to zastosować. Czyli można obejrzeć jakiegoś, powiedzmy, wariata, już nie mówię o tym w jacuzzi, no ale innego wariata, bo na YouTubie jest takich wariatów mnóstwo. I ten wariat przez 15 minut gada głupoty, a w 16 minucie powie jakąś taką fajną rzecz, mówi: a, ciekawe, fajne, to może być dobre, to mogę fajnie zastosować w mojej gdzieś tam działalności gospodarczej, czy w mojej firmie, czy wprowadzić to u moich ludzi, bo to może rzeczywiście fajnie zadziałać, więc po prostu warto słuchać każdego, warto słuchać też mnie, no bo ja też przez 13 minut gadam głupoty, teraz już widzę, że przez 18 minut gadam jakieś pierdoły, a gdzieś tam w tej 16 minucie powiem coś mądrego, gdzie wy będziecie mogli to przekuć na przykład na 500 000 złotych w pieniądzu, no bo powiem coś gdzieś tam mądrego, także, a co się wam akurat przyda, no bo różne rzeczy. To jest mój dziennik pracy. Ja po prostu gadam trochę głupot, trochę farmazonie, trochę mam się za guru, troszkę się nie mam za guru, troszkę gadam pierdoły. Ostatnio właśnie na live powiedziałem, żebym dzieci do Big Bagów wsadzał. O, no to było zabawne. I nadal mnie to bawi i to już po prostu chyba ze mną gdzieś tam pozostanie, bo też w komentarzu mi wpisaliście, że dzieci w Big Bagach. No, także to taki jest kanał. Także nie oczekujcie człowieka w garniturze, nie oczekujcie człowieka elokwentnego, nie oczekujcie, że nie będzie tu błędów gramatycznych, stylistycznych i będzie tutaj piękny obraz wideo, tylko jest, widzicie, przez 8-19 minut jedno zdjęcie. Można się zanudzić, no ale taka jest forma. Jednak te 1000 osób gdzieś tam co jakiś czas wpada posłuchać, co mam do powiedzenia. Teraz uciekam. A, właśnie. Niedługo nagram dla Was fajny film o kiełbasie. Tak, taki miałem dzisiaj plan, ale po prostu mi nie wyszło. I to będzie film gdzieś tam z mojej kuchni i nagram Wam film o kiełbasie, bo mam super pomysł na biznes, także wyczekujcie. O Audio Perfect List też będzie, ale po prostu muszę się tutaj z tym wszystkim oporządzić.